Tak, i udało nam się, uciekają. O, to jakiś numer, powinni atakować ze wszystkich sił. To pewno jakiś podstęp, nie podoba mi się to. To nie ja, szefie, słowo daję. Ale Data Moon zablokował kompletnie całą sieć. I teraz w żaden sposób nie możemy dojść, gdzie on jest. Macie mi go znaleźć, Gamonie, i to migiem, zrozumiano? Ale szefie, chwileczkę. Nie zawracaj mi głowy szczegółami, wykonać co powiedziałem. Zrobię z wami porządek i to raz na zawsze! Nie! Nic lepszego już nie macie? Widziałem ostrzejsze igły w igielniku babci! Nie damy mu chyba rady! Dalej, dzieciaki! Macie jeszcze jakieś zabawki? Kakumonie, nie daj się! Kolczaste! Pokémon! Zakończę to widowisko melodią, która zajmuje pierwsze miejsce na listach przebojów. Moja kochana, nie chcę, ma miłość. Nie mogę tego zjeść. Brak mi sił. O nie! I pamiętajcie o napiwku dla kelnerki. Demonie, odkryłem, że dzieciaki wdarły się do piramidy. Odech! Jeśli nie mam spać, wyznać w tę czarną dziurę. Tak jak to! Ostatni raz mówię, puść mnie, bo inaczej rozkładam cię, robocie, jak puszkę fasoli. Rzuciłem przed chwilą do czarnej dziury wirusy komputerowe. Będą teraz rosły i pochłaniały całą krzywdną energię naszego kosmosu, nie wyłączając twojej, ty głupcze! Wiesz, jak nie cierpię robactwa! A mnie się zdaje... O! A? Hej! No? Powiedz mi coś, gdzie jesteśmy? Czy ten świat jest prawdziwy, czy tak mi się wydaje? Co? Chcemy tylko wiedzieć, czy ty jesteś prawdziwa. Serio, powiedz nam, jesteś dziewczynką prawdziwą czy cyfrową? Co ja zrobiłem? Czy powiedziałem jej coś złego? Przestraszyłeś ją, teraz poskarży się policji parkowej. Jejku, policji! Czy aresztują mnie za to, że przeze mnie płaczę? Ratuj mnie, daj, oni mnie złapią! Cicho bądź! Wiesz co? Udawaj, że jesteś piłką. Dajmy lepiej stąd nogę, żebym mógł spokojnie pomyśleć. Strasznie mi wstyd, że ty w ogóle chcesz się zadawać z takim prosiakiem. Bo jest zabawny. Naprawdę? Tak. Chcesz wiedzieć, co mi się kiedyś zdarzyło? Na wycieczce na wsi wpadłam do zagrody dla świń. Dzieciaki śmiały się ze mnie, aż tajp skoczył. I wiesz, co zrobił? Taplał się ze mną w błocie, tak jakbym to zrobiła umyślnie. Jej. Taj dokucza mi czasami, ale to najfajniejszy brat na świecie. Tak. By zobaczył, że tak się obijacie. Kto? Ty co? A kto to? Nie wiem! A ty kto jesteś? Nie pamiętam. Kto ja jestem? Też nie pamiętam. Nie pamiętasz? Słynne grzybki zapomnienia. Zawsze się zastanawiałem, czy one naprawdę działają, ale widząc was nie mam już żadnych wątpliwości. Nakarmię tymi grzybkami dzieciaka... Ojej! I mam za swoje. Wiem, że nawaliłem, ale błagam o wybaczenie. Wszystko odpracuję. Będę brał nadgodziny, nawet niedzielę. Mój magazyn jest pełen ciekawostek i innych żałosnych śmieci, a wszystkie są na sprzedaż. Na wszystko znajdzie się głupi klient, a ja znam sprzedawcę, który umie sprzedawać. Wademon, sprzedawca niepotrzebnej ciekawości. Grosik za przemyśli, pół grosza za obawy. Ha! Pierwszy klient. Jedną chwilę. Aha, mam coś dla ciebie. Ach tak. Właśnie mamy wyprzedaż. Sny i ciekawostki po najniższych cenach. Powiadam ci, to prawie dar. Zaraz. O? Czy ktoś z tego zdjęcia odwiedził dziś twój kosmos? Owszem, obaj. Świetnie. Na pewno chcesz kupić ich ciekawość. Już ją niosę. A? Kabuterimonowi się powiodło. Digimorfował w niepokonanego mega Kabuterimona. Zobaczymy, czy teraz dasz mu radę, Wademonie. Mam dla ciebie niespodziankę. Uuu.
nas, Mega Kabuterimonie! Nic nie daje takiego bólu głowy jak pędząca planeta! Grzmiący nóg! Świetnie! Dzięki, Mega Kabuterimonie! Będą niepokonani! Nanimon, to Digimon najeźdźca. Powiedziałbym mu, co myślę o tych okularach, ale powstrzymują mnie jego wielkie pięści. Dobra, olbrzymie. Wiemy, że potrafisz gadać, ale teraz pokaż nam, jak działasz. Uważaj! Nie, dziękuję. Mogę wam w czymś pomóc? Tak! Jesteśmy dezerterami szukającymi awantury! Wyglądamy zabawnie, ale pod tą łagodną maską kryją się wojownicy! Serio? Przedstawić się! Jestem Punk Agumon! A ja Reggae Palmon! Tak! Jeszcze dwie łamaki! Świetnie, nadajecie się! Tak! Żałośni! Czyżbyście się zmęczyli? Wypatentowane lenie! Co to jest? Orety! Moja ulubiona! Muszę być tam! Jeszcze jedną? Może ktoś chce zatańczyć? Mam lekkie stopy! Tak! Uwielbiam kole! Udało się! Wynośmy się stąd! Chyba zapomnieliście o mnie! Próbuj ze mną! Kulka z masłem! Wszyscy tam wrócą! Musimy przez nie przejść! Chyba nic z tego! Debbie Dramon to okrutny smoki strażnik wróg! Debbie nie lubi przegrywać, a jeśli lubicie niespodzianki, popatrzcie mu w oczy, zaśnotyzujewać! Ale numer karty Digimonu! Całkiem jak żywi! Niesamowite! Identyczni! Kto je zrobił? Patrzcie, Gomamo! Jestem ładniejszy! Ja też tam jestem! Do czego są te karty? I czy to one mają otworzyć nam wrota? Zgadłeś? W kamiennej ścianie wrót jest 9 otworów! Aha, tak, chwileczkę! Te karty pasują do otworów. Właśnie. A jednak przyjrzyjcie się im dokładnie. To nie takie proste, jak się zdaje. Jest pewien problem. Jest o jedną kartę za dużo. Otóż to. I jedna z nich jest fałszywa. Wypróbujmy wszystkie, aż trafimy na właściwą kombinację. Nie wolno tego robić! Pamiętaj, nigdy i pod żadnym pozorem! Istnieje wiele innych światów! Jeśli włożysz karty w nieodpowiednie otwory, to będzie katastrofa! Możesz się znaleźć w innym świecie, skąd nigdy już nie wrócisz! A jak to nie wierzyłam? Panie Fujiyama! Uważaj! Dlaczego tracicie tu czas na jakieś zabawy, kiedy powinniście od dawna się pakować? Zaraz to wyjaśniemy! Jestem jego Digi... Czy nie słyszeliście, że z powodu śniegu zamykamy obóz wcześniej? Wszyscy są już gotowi do wyjazdu. Nie bawcie się brudnymi zabawkami. Skąd je macie? Skąd? Kogo on nazwał brudną zabawką? Zaraz! Nie może wiedzieć, że mówisz. Mogą uciekać, ale nie ukryją się przed Miotismonem. Mój nowy motocykl! Ej, szanuj cudzą własność, ty przerośnięty futrzaku! Ej, właściciel tego słonia powinien go wyprowadzać na smyczu! Popatrz, kochanie, to słoń, nieduży słoń na wolności! Pewnie kręcą tu jakiś film. Co wyprawia ten głupi kłapouch? Chce zniszczyć Digimon czy cały świat? Nie powinniśmy zabierać ze sobą tego typka!
Po walce zniknęły. Uuuu!